Siema, tu pyta na kolejny wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam teraz wszystkich swoich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film. Oto w moim wykonaniu. Drodzy Państwo, krótki wypad na wodę, testowanie nowych przynęt, zestawów końcowych, przyponów. A co uda się złowić, zobaczycie to na moim krótkim filmie. Więc nie przeciągając już dłużej, zapraszam na najnowszy film. Oto w ten październikowy dzionek. A co uda się złowić, zobaczycie to na moim filmie. Więc nie przeciągając już dłużej, zapraszam. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno! Na razie, drodzy Państwo, nic nie bierze, dajmy czas, aż ryba podejdzie w zanętę nasze pelety, które poprzesypywałem, zobaczcie sami. Więc tak, pikantna kiełbasa, ósemka mnie nie interesuje na razie, oraz ósemka sfermentowana kukurydza, nie, tylko dwunastki. Sfermentowana kukurydza, którą zabiorę. Wanilia dwunastka. Czerwony halibut dwunastka. Trzeba to poprzepakować. Ochotka dwunastka. Pikantna kiełbasa dwunastka. Biały robak dwunastka. Kokos banan dwunastka. I ostatni, co tutaj mamy, to jest róża. Róża dwunastka. Więc jak widzicie, wszystko to trzeba poprzepakowywać w mniejsze torebki. I wybieram się teraz nad wodę. Zobaczymy, co na to skubie nad wodą. Testuję teraz pelety, różne smaki. 12 mm rozmiar peletów, na które dzisiaj się sprawdzą. Zobaczymy. Może być tak, że będę zerowy na zero, ale cóż, na tym wędkarstwo polega. Nie zawsze się ryby łowi, ale myślę, że jakieś się skuszą, tylko trzeba im dać czas, no i zobaczyć, na który z wybranych smaków, które odsypałem sobie, poporcjowałem, no i niewielką ilość w torebkach pozabierałem tych półkilowych peletów 12 mm. Różne smaki i zobaczymy, co się dzisiaj tu sprawdzi. Więc zostańcie ze mną, bo na razie jestem zerowy. I zobaczymy, co i jak. Ale dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc wędkujemy dalej i miejmy nadzieję, że coś pyknie. I tak wyglądają woreczki, które wziąłem. Kukurydza fermentowana, wanilia, biały robak, kokos, banan, pikantna kiełbasa, ochotka, róża oraz czerwony halibut. I tak to się prezentuje. 2, 4, 6, 8 smaków, dwunastek. Niewiele. I to są wszystkie dzisiaj moje przynęty. Dosłownie. Zanęta oraz 8 przynęt, które dzisiaj zabrałem. Więcej nic na tej wodzie nie mam w dniu dzisiejszym i skupiam się dzisiaj na tych pelecikach. Tak tutaj dipuje się sfermentowana kukurydza i z Match Pro fermentowaną kukurydzę dipuje. Oraz mam dip też pikantną kiełbasę. No i pikantna kiełbasa
kotka i pick-up na kiełbasa. Później pójdzie. Nic dodać, nic ująć. Na razie nic, ale dopóki przynęta, czekam w końcu. No i myślę, że na któryś z tych peletów jakaś ryba się skusi. Ale czy będzie? Zobaczycie to w dalszej części mojego filmu. Więc zostańcie jeszcze ze mną i zobaczymy, co i jak. Jak widzicie, drodzy Państwo, przygotowałem zestawy, na które dzisiaj będę wędkował. Czyli na haczyku Kurashank, szóstka bodajże, przypon Blowback Rig z podstopem, z quickstopem inaczej, do tego pelet. I tak to się prezentuje mój pierwszy zestaw. Tutaj połączony jest małym pierścieniem i na fluokarbonie to będzie Blowback Rig łamany z fluokarbonem. To jest pierwszy zestaw, który przygotowałem. Zaś drugi zestaw, tak samo łamaniec na fluokarbonie, dłuższy odcinek plecionki. Tutaj koszulka, tak aby pozycjonowała nam ułożenie haka. Dwie koszulki oraz na pierścieniu to samo. I do tego dwa pelety. Tak samo jak w przypadku pierwszym. Zobaczcie. Quick stopper, ale tym razem z dwoma pelecikami. Haczyk Carplus, widzicie, inny trochę. No i tak na sztywnym łamańcu będzie zestaw drugi z dwoma peletami, które testuję. Ten zestaw z dwoma peletami to będzie na drugiej wędce. Dwa podajniki do metody. Oczywiście przynęty nie będą znajdowały się w metodzie. Podajnik do metody posłuży mi dzisiaj do tylko do trzymania w nim zanęty, a luźno te dwa przypony będą wisiały przed podajnikiem i umieszczę niedaleko wśród ścinek. I tak mówię, dwa zestawy, które przygotowałem, czyli ten drugi z podwójny oraz pierwszy tak samo na kółeczku. Zobaczcie sami, dwa zestawy łamane na fluokarbonie i zobaczymy, może jakiś karp się skusi. Oczywiście po przyjechaniu, rozłożeniu sprzętu, wędek pod purek, przygotowałem zanętę. Dwie puszki kukurydzy dałem i tak to mniej więcej wygląda. I w jednym miejscu zanęciłem blisko, niedaleko trzcinek. No i postawiłem tam dwa zestawy z peletami, tak aby było podsypane trochę. No i trzeba czekać, czekać, aż coś się skusi, podpłynie. No ale podsypane nie inaczej. Więc mamy pierwszego karpika. Skusił się na wanilię pelet. I tak to mniej więcej wygląda, czyli ładny, zdrowy, niekuty karpik. Więc wracamy mu wolność i nie na zero, to najważniejsze. Więc odpływaj i baja. Jest piękny, pełnołuski. Nic dodać, nic ująć. Więc zwracamy mu wolność. I taki byczek.
Do następnego. I mamy kolejnego pełnouskiego czysty, więc wracamy mu wolność. Trzeci, no ale zimno było, zimna woda już, ale coś zgubię. Mamy kolejnego golca teraz, ale nie kuty, czysty, więc wrócimy mu wolność i niedługo będziemy kończyć, bo zapomniałem, że jest dzisiaj mecz, więc sobie wcześniej pojadę, obejrzę mecz. Więc drodzy Państwo, na dzisiaj kończę ten nierówny pojedynek. Słabo dzisiaj brały, ale tak mówiłem, testowałem pelety, kilka przynęt miałem, same pelety 12 mm i tylko to, co pokazałem. I cóż mogę powiedzieć, zimna woda, już jesień, więc ryba nie jest taka aktywna jak letnią porą. I tak to mniej więcej wyglądało, jak pokazałem na filmie, czyli coś się złowiło. Co do przynęt, jeszcze będę je testował, czyli pelety 12 mm, różne smaki. I tak to leciało, nic dodać, nic ująć. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. No i do następnego, jedziemy na Kielce. Cześć.